Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. Dziś trzy ciekawe tematy. Po pierwsze, media prześcigają się w głoszeniu spekulacji na temat Donalda Trumpa, zwykle oczerniając go i przedstawiając nieprawdę. Najbardziej zabawne jednak są publikacje dotyczące sondaży, przedstawiane przez CNN, The Economist czy inną rzeczpospolitą, które w mojej opinii mają tyle wspólnego z rzeczywistością, co nic. Zerknijcie Państwo na sondaż, chociażby tu wskazany, The Economist, publikowany przez Rzeczpospolitą, z którego wynika, że pani Kamala Harris ma jednoprocentową przewagę nad Donaldem Trumpem. Pytanie, czy może być to prawda? Otóż moim zdaniem to wielka bzdura, gdyż chociażby Polymarket, czyli publikacja, która tutaj jest Państwu przedstawiona, donosi, że Donald Trump ma przewagę 60-ponad procentową. Polymarket dla przypomnienia to amerykańska giełda i największy na świecie rynek prognoz, z siedzibą zresztą w Nowym Jorku, czyli na, Man czy na Manhattanie konkretnie. Zatem zadajcie sobie pytanie, czy tego typu publikacje, które głosi The Economist chociażby, mogą polegać na prawdzie, na rzeczywistości. Ilekroć rozmawiam, czy czytam komentarze osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a jestem też co do sytuacji tam dobrze zorientowany, no właśnie słyszę. Słyszę to, jak ludzie obawiają się, co z tego może wyniknąć. I uwaga, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to faktycznie coraz bardziej widać, że może z tego wszystkiego wyniknąć duży ruch w Ameryce. O tym donosi także dzisiaj Rzeczpospolita. O tym przestrzega. I media, moim zdaniem, idą teraz na grubo. Zarzucają Donaldowi Trumpowi, że już zaczął przygotowywania, przygotowywanie planu podważania wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tak twierdzą. Media głównego nurtu. Sprawdza się zatem, co mówiłem kilka dni temu, że władza z Waszyngtonu chce zrobić wszystko, aby nie dać wygrać Trumpowi. Choć wie, że jego, jego przewaga wynosi, nie jak podaje The Economist, 1%, a nawet przewaga Harris wynosi 1%, a przewaga Trumpa w istocie to ponad 60 do 40%. Jednak zamieszki, czy nawet wojna domowa. To coraz bardziej poważny scenariusz, o którym rozmawiają Amerykanie między sobą. Ale nie z powodów, o których pisze prasa mainstreamowa. Zaraz Państwu to pokażę. Na mocy prawa cytatu przedstawię publikacje prasowe oraz drugie dno. Następnie przejdziemy do tematu wojny na Ukrainie. I tu sensacje. Zresztą chyba przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że... Co kilka dni jakiś ukraiński polityk, a nawet sam Załęski palni jakąś bzdurę, która jest prowokacyjna po prostu i to w bardzo dużej skali. Ale co się dzieje teraz? Rosja sprawdza swoje zdolności reakcji na atak nuklearny, testując zmasowaną odpowiedź nuklearną na uderzenie wroga. Jest coraz bardziej poważnie. Przypominam też, o czym donosiłem państwu wczoraj, że Polska jest wrabiana w wojnę z Rosją. Tłumaczyłem o co chodzi we wczorajszym materiale wideo, zatem osobom, które jeszcze nie miały okazji się z nimi zapoznać, serdecznie polecam. W wielkim skrócie. W Stanach Zjednoczonych Komisja Helsińska, która zajmuje się bezpieczeństwem w Europie, wystosowała apel do Białego Domu, do Joe Bidena, aby Ameryka wyraziła zgodę Polsce na zestrzeliwanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą. Chodzi o rakiety i drony rosyjskie. Tworząc wrażenie na świat, jakby to polscy politycy o to zabiegali. Zresztą w publikacjach, chociażby The Hill, które Państwu przedstawiałem w dniu wczorajszym, o tym była mowa wprost, że polscy politycy o to zabiegali. I trzeba to połączyć z wypowiedzią kilku, sprzed kilku tygodni szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówił, że polskim obowiązkiem jest zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą, nie bacząc, że, przystąpi to, że będzie to oznaczać przystąpienie Polski do wojny. Ta wypowiedź. Pojawia się na omach Financial Times w języku angielskim i poszła na cały świat. Zatem na ten moment Polska stoi w tragicznie złym świetle na arenie międzynarodowej, bo uznawani jesteśmy przez połowę świata za prowokatorów, za państwo, które domaga się eskalacji wojny na Ukrainie. I teraz uwaga. Jest też nowa wypowiedź Zowieńskiego, która w mojej ocenie jest absurdalnie prowokacyjna. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest po prostu hamska i prostacka. Mówi on mniej więcej tak, że Polska, mówiąc oni, znaleźli inny powód, by, by nie zestrzeliwać rakiet, chroniąc nasze niebo. No ale tu moment, moment. Pytanie, czy Ukraina to jakieś polskie województwo, czy to jest teren polski, czy Ukraina to państwo NATO, czy Ukraina to państwo Unii Europejskiej, czy Ukraina to ma sprawy z Polską, no właśnie, załatwione pozytywnie, chociażby dotyczące rozliczenia rzezi wojennej, ekshumacji. Na wszystkie te odpowiedzi od, trzeba, trzeba powiedzieć nie. Zatem dlaczego w ogóle nawet żaden polski polityk nie przedstawia stanowczej kontrotopowiedzi na takie brawurowe, a według niektórych po prostu chamskie i prowokacyjne teksty za. W dalszej części przeniesiemy się na Bliski Wschód, i tu jestem Państwu także winien aktualizację informacji. Oczywiście przedstawiam Państwu rzeczy, które są w mojej ocenie najbardziej istotne dla tego, co się dzieje, jaki nowy ład będzie kształtowany w wyniku wojen, które trwają, a także jak, na jakim oni etapie się znajdują. Więc z góry mówię: Na świecie dzieje się i w Polsce wiele innych rzeczy, jak chociażby sprowadzenie pana Pawła S. do Polski, który odpowiadał za firmę Redisbet i za dziwne kontrakty z Agencją Rezerw. Dzieją się na świecie także takie rzeczy jak tragiczne powodzie w Hiszpanii i wiele innych, drodzy państwo. Natomiast skoncentrujmy się na tym, co jest moja cenie najważniejsze dla bezpieczeństwa w Europie i bezpieczeństwa w Polsce. Bo wojna na Bliskim Wschodzie, o której teraz będę państwu donosił, w zasadzie przedstawiał krótko informacje, o czym będą doniesienia prasowe eskaluje. Mamy jednak sprzeczne doniesienia prasowe. Otóż z jednej strony dowie, dowiemy się z prasy, że w nocy, z czwartku na piątek, już 1 listopada, Iran, Iran został zbombardowany. Przeprowadzono co najmniej 10 ataków z wykorzystaniem izraelskich myśliwców na stolicy Libanu, czyli na Bejrut. Ale z drugiej strony czytamy w prasie od środy, że trwają rozmowy pokojowe pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, z których może wynikać, iż nastąpi 60-dniowe zawieszenie broni. To są założenia tych rozmów pokojowych. W Izraelu znajdują się także amerykańscy dyplomaci, którzy biorą udział w tych rozmowach. Tyle tylko, że nie udało mi się ustalić na podstawie doniesień, czyli publikacji prasowych, że faktycznie jacyś przedstawiciele Hezbolachu w tych rozmowach także biorą udział. Więc można by ironizować, czy to są rozmowy izraelsko-amerykańskie o zawieszeniu broni z Hezbolachem, który w tym nie bierze udziału, ale włączony telefonicznie w te rozmowy został, by odebrać po prostu komunikat Premier Libanu. Za chwilę dowiecie się Państwo, co zakładają te rozmowy, ale tu również jest abstrakcja i ja muszę przyznać, że nie wierzę w żadne intencje pokojowe Izraela. Izrael co takiego zrobił? Powiedział, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe, jeśli się, zakończą się sukcesą, sukcesem, muszą zakładać prawo Izraela do dalszych ataków. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nie. Przecież to czysty absurd. Zatem czym miałoby być zawieszenie broni z Hezbollahem? Czym miałoby być takie zawieszenie broni, w ramach którego Izrael zostawiać sobie chce prawo do prowadzenia ataków, gdy poczuje się zagrożony, bo to w zasadzie o to chodzi. Na Bliskim Wschodzie jednak to nie koniec informacji, bo zobaczycie Państwo, iż ONZ przedstawia w swoim raporcie poważne zarzuty dla Izraela. I tu cytat: Izrael prowadził, jeśli chodzi o Strefę Gazy tym razem, Izrael prowadził politykę mającą na celu zniszczenie systemu opieki. Zdrowotnej w strefie gazy. Było to działanie przygotowane, zaplanowane i w sposób brutalny zrealizowane. Zresztą media, chociażby takie jak Al Jazeera, donoszą codziennie o tym, że na tamten świat przenoszeni są stale ratownicy medyczni. Oczywiście państwo na literę I zasłania się zawsze tym, że im to się wydawało, że tam ten ratownik medyczny to jest członek w zasadzie jakiejś organizacji, prawda? Tej te, traktorzystów. CNN donosi, jeśli chodzi o Bliski Wschód, że lada dzień czekają nas spektakularne wydarzenia. Otóż według źródeł stacji CNN Iran ma zaatakować Izrael bardzo dotkliwie. I to jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Ja nagrywam ten materiał 1 listopada. Wybory są 5 listopada. Zatem pytanie, czy rzeczywiście w ciągu najbliższych czterech dni... Dojdzie do zmasowanego i dotkliwego ataku na Izrael tym razem? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Przedstawię Państwu na mocy prawa cytatu publikacje prasowe dla celów edukacyjnych, dla celów ich skomentowania, a także podjęcia z nimi polemiki, rozsądnej polemiki, stawiając pytania, które należy zadać o sens przedstawionych tam komentarzy. To po pierwsze. Po drugie, dziękuję serdecznie za liczne subskrypcje, dziękuję także za polecenia pod przednich materiałów wideo i bardzo proszę o utrzymanie tej tendencji. Niech nas będzie na tym kanale coraz więcej. Dziękuję także za wsparcie finansowe. Dwie możliwości, Państwo macie linki co do tego są w opisie tego filmu. Po pierwsze wir tak zwana wirtualna kawa, po drugie wsparcie na Patronite. Czy do jednego, czy do drugiego także zapraszam osoby, które uznają, że warto oddzięczyć się w ten sposób za wykonywaną tutaj dla Państwa pracę. A ja teraz przechodzę już do rzeczy i przedstawię na początek publikację Rzeczpospolitej o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump wygra, nawet jak przegra. Zaczął wdrażać plan podważania wyników wyborów. Publikacja z 31 października 2024. Z niej dowiemy się, że miliarder Donald Trump zaczął już wdrażać plan podważania wyników wyborów na wypadek gdyby to Kamala Harris odniosła zwycięstwo w głosowaniu 5 listopada. No to teraz zobaczcie Państwo, co największa amerykańska sondażownia, miejsce prognoz, przedstawia, Polymarket, zgodnie z danymi aktualnymi, na teraz, wybory są za 3 dni i 14 godzin, Donald Trump prowadzi 61,3% do 38,8% w całych Stanach Zjednoczonych. Zatem, o jakim tutaj podważaniu wyborów może być mowa? Już Państwu zdradzam. Moim zdaniem, media głównego nurtu, które są oczywiście w kieszeni tych samych grup, powiedzmy Deep State, który ustawił się w Ameryce niesamowicie, jeśli Państwo macie takie spostrzeżenia, że dostrzegacie, iż polska władza jest marionetkowa, to podkreślam, Amerykanie mają to samo u siebie, mają te same obserwacje. Zatem o jakiego rodzaju tu może chodzić przygotowania? Drodzy Państwo, tutaj Amerykanie się na poważnie obawiają sfałszowania wyborów. W internecie krąży mnóstwo filmów dotyczących tego, jak dziś Amerykanie mogą głosować w ramach przedwczesnego głosowania, bo taka opcja tam właśnie już od jakiegoś czasu istnieje. I gdy wybierają na przykład na monitorze... Maszyny wyborczej Donald Trump nic się nie zaznacza. Takie ciekawostki. Tam skandali jest całe mnóstwo. Zatem na ten moment trzeba jasno stwierdzić, że to władza w Stanach Zjednoczonych jest chyba jedną z ostatnich na świecie, która ma prawo mówić innym państwom, czy tam wybory odbyły się w demokratyczny sposób. Piję teraz do tematu wypowiedzi ostatniej pana Matthew Millera, czyli spokesperson, czyli przedstawiciela Departamentu Stanu odnośnie tego, żeby rząd w Gruzji. Coś zrobił z wynikami wyborów, no bo jak nie wróci na ścieżkę proeuroatlantycką, -e to będą tam jakieś konsekwencje. Musimy o tym pamiętać. Co wiemy jednak, czego dowiemy się dalej z publikacji Rzeczpospolitej? W najpotężniejszej demokracji świata, no i tutaj kwestionuje słowo demokracja, te dane są przerażające. O ile 84% Amerykanów głosujących na demokratów uważa, że proces głosowania i liczenia głosów jest wiarygodny lub raczej wiarygodny, to tak samo sądzi już tylko 28% popierających Republikanów. Ale moment. Teraz fakty, bo tutaj są tylko i wyłącznie insynuacje, parszywie, moim zdaniem, kłamliwie. Fakty są takie, że 15 stanów w Ameryce wprowadziło prawo, które zakazuje urzędnikom komisji wyborczych domagać się dowodu osobistego od osoby głosującej. No to zadajmy sobie teraz pytanie. Czy to nie jest podłoże do manipulacji wielkich, gigantycznych? Mnóstwo osób w Stanach Zjednoczonych, które postanowiło zweryfikować swoją historię oddanych głosów podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych, stwierdza ze zdumieniem, podczas gdy uznają oni, czy twierdzą, że nigdy nie głosowali, iż faktycznie w historii ich oddanych głosów widać głosy oddane na demokratów, chociażby w poprzednich wyborach Joe Bidena. Ja się obawiam, że to nie są wyssane z palca zarzuty republikanów i po prostu Amerykanów co do możliwości sfałszowania wyborów, szczególnie w obliczu, jeszcze raz, wskazywanej przez Polymarket Market, tak dużej, tak gigantycznej przewagi Donalda Trumpa nad Kamalą Harris. I dla przypomnienia, Polymarket Market to amerykańska giełda finansowa i największy na świecie rynek prognoz. Ciekawy, prawda? Czytamy dalej. To owoc prowadzonej od 8 lat kampanii Donalda Trumpa w trakcie prawyborów o nominację republikanką w 2016 roku, po przegranej w kluczowym stanie Iowa na rzecz Teda Cruza, napisał na platformie X. Cruz, nie wygrał w Iowa, tylko skradł te wybory. Miliarder do dziś nie uznał tej przegranej z Joe Bidenem w 2022 roku. I teraz zadajmy sobie pytanie, co tam się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych po. Wyborach. Opcja pierwsza. Jeżeli wygra Donald Trump, zaczną się sensacyjne działania. Wiele osób, które w przeszłości, no można powiedzieć, wprowadziło sobie relacje z Donaldem Trumpem na pieniąg, może być przez Trumpa ujawnionych. Samo sobie mówi, że jest crazy trochę, prawda? Czyli że jest nieco i teraz słów zwariowany i nie boi się. Rozmawiać twardo, czy to z Putinem, czy to z przywódcą Korei Północnej, czy realizować twardej polityki na Bliskim Wschodzie. Co do Bliskiego Wschodu, rzeczywiste tu zmartwienie wyrażam, czy Donald Trump nie będzie czasem kontynuował wsparcia dla tej polityki Izraela, która jest w ocenie Międzynarodowego Trybunału Karnego tam ludobójstwem. Mam jednak nadzieję, że Donald Trump zrealizuje to, do czego odwołuje się w kampanii wyborczej, że nie jest on zwolennikiem wojen, za jego kadencji wojny nie wybuchały i zakończy te wojny czym prędzej. Bo też trzeba jasno powiedzieć. Cena pokoju jest zawsze tą, którą warto zapłacić. Wojna kosztuje znacznie więcej. Natomiast jeżeli Donald Trump wygra, no to może się okazać, że to Deep State Kamala Harris demokraci użyją jakiegoś fortelu po to, żeby podważyć wyniki właśnie wyborów Donalda Trumpa. W każdym razie w Ameryce na poważnie komentowane jest wprowadzenie po wyborach, ale przed styczniem, czyli przed objęciem urzędu prezydenckiego stanu wojennego. Mówią o tym komentatorzy tacy jak chociażby kanał Redaktor, czyli pan Clayton Morris, uwaga, z zaproszonymi gośćmi, a więc osobami, które są ekspertami w swoich dziedzinach i mają pochodzenie również no powiedzmy rządowe, tak, w przeszłości związki z rządem amerykańskim. Czy tak będzie, czy nie, zobaczymy. Sprawa się rozwija i jesteśmy tego coraz bliżej. Natomiast jeżeli wygra Kamala Harris, to Amerykanie również mogą mieć ten sam scenariusz, ale w innym wydaniu i o co, inno, o co innego walcząc, czyli tutaj walcząc o, do, o wyprostowanie wyników wyborów, a w tamtym scenariuszu gdyby Kamala Harris wygrała, no to raczej byłaby walka o zupełnie inną rzeczywistość, drodzy Państwo. Podsumowując wątek Stanów Zjednoczonych, czekamy teraz na wybory, które 5 listopada i w najbliższych dniach po 5 listopada pokażą nam, moim zdaniem, w którą stronę będzie zmierzała, zmierzała Ameryka, ale także w którą stronę będzie zmierzał świat. Osobiście uważam, że dla Polski lepiej zdecydowanie, jeżeli wygra Donald Trump. Dlatego, że demokraci Joe Biden i Kamala Harris, która przecież w tej chwili jest wiceprezydentem, i ona także odpowiada, kto wie czy nie, w większym stopniu niż Joe Biden, który z racji wieku i problemów z chorobami starczymi, najpewniej nie podejmuje wszystkich decyzji, nie podpisuje, nie akceptuje. Zatem, jaki to scenariusz? Eskalacji wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie? Bo ta polityka jest tu realizowana przez obóz, który dziś rządzi w Białym Domu. A to, że rządzi obóz. Na który, drodzy państwo, co do którego można powiedzieć na panią Kamalę Harris czy pana Joe Bidena, trzeba powiedzieć, że są to tylko i wyłącznie figury, to nie ma wątpliwości. Trzeba by dodać, że władza za Waszyngtonu tam rządzi. Mam przy tym nadzieję, że Donald Trump nie jest marionetką tej władzy. Mam co do tego też sygnały. Natomiast to nie znaczy, że Donald Trump dla Polski musi być tylko i wyłącznie cudotwórcą. Bo pamiętajmy, że to za jego kadencji ogłoszono ustawę czy uchwalono ustawę 447, z której wynika, że państwo polskie, jakiejś organizacji żydowskiej z Nowego Jorku, ma dług do spłacenia odpowiadający miliardom. Chodzi o mienie żydowskie tutaj pozostawione po II wojnie światowej, ale o szczegółach samej ustawy 447 może państwu przygotuję innego przy innej okazji materiał. Zatem podsumowując, Stany Zjednoczone i wybory to decyzja, czy świat ma iść w kierunku bardzo szybkiego wdrażania nowego ładu, czy świat ma zawrócić jeszcze z tego kierunku i żyć jakimś starym trybem. A być może, bo to nie daje mi spokoju, a być może jednak Donald Trump, rację mają co niektórzy, że jest taką samą marionetką i będzie realizował te same tendencje, te same polityki. Tylko na początku koncentrując się na innych gałęziach i dziedzinach. Niemniej to nie pasuje mi z fundamentalnymi odwołaniami Donal Donalda Trumpa do różnych, no nazwijmy to, instytucji, takich jak Bóg, takich jak rodzina, takich jak zdemaskowanie skamu, czyli oszustwa Zielonego Ładu, zdemaskowanie oszustwa ideologii, tak zwanej gender. Donald Trump też mówi, że. Cofni środki finansowe dla szkół, które wymagają na przykład szczepień od, w stosunku do dzieci, które tam chodzą. Skończy z finansowaniem szkół, które nadają dzieciom prawo stosowania ideologii gender bez wiedzy swoich rodziców. A to, takie prawo wprowadził chociażby David Newsom w Kalifornii jako gubernator tego stanu. Przypominam, tam nastolatek może stwierdzić, że identyfikuje się już jako. Na przykład dziewczynka, a jest chłopcem, i tak mają się do niego zwracać nauczyciele, a rodzice nie będą o tym nawet w ogóle poinformowani. Jeszcze lepiej jest w stanie Minnesota, tam gdzie rządzi Tim Walls. To też muszę przypominać. Tam stworzone zostało prawo, które pozwala odebrać tymczasowo władzę rodzicielską nad dzieckiem. Od rodziców, przekazać ją na rzecz stanu, wtedy kiedy dziecko tam przebywa, nie mieszka nawet, czyli wystarczy tam wyjechać na, w celach turystycznych, albo jakiś no, chwilowo zagubiony nastolatek może tam się po prostu udać, żeby to zawnioskować. I co z tego prawa wynika? Że to prawo rodzicielskie jest odebrane, prawo do opieki, po to, żeby przeprowadzić procedury chirurgiczne, operacje zmiany płci dla tego dziecka. Coś szokującego dzieje się tam, i za to odpowiada Gabin Newsom. A. Coś, co krytykowała Megyn Kelly, kiedyś Państwo o tym też mówiłem, mianowicie wielkie poparcie Wielkiej Gwiazdy, Rzekomej Gwiazdy Taylor Swift dla Kamali Harris. Sama Taylor Swift skomentowała, że jest tak dlatego, dlatego popiera Kamala Harris, bo w jej administracji będzie Tim Walls, a on zrobił bardzo dużo dla środowiska tego różnoliterowego, powiedzmy, drodzy Państwo. Teraz przechodzimy do tematu na Bliskim Wschodzie, wojny na Bliskim Wschodzie. Otóż tam. Prasa od środy komentuje pomysł na zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, który działa z terytorium Libanu. Czytamy publikację wiadomości.radioz.pl. Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem coraz bliżej, znak zapytania, przed 5 listopada. Premier Libanu Najib Mikati powiedział w środę, że wysłannik USA na Bliski Wschód. Amos Hochstein zasugerował mu w rozmowie telefonicznej, że zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem jest możliwe w przeciągu najbliższych dni przed 5 listopada, gdy odbędą się wybory prezydenckie USA. Na marginesie zwracam uwagę, że nie mam nic przeciwko, drodzy Państwo, żadnym nacjom, potępiam wszelkie działania terrorystyczne, szczególnie w wydaniu państw, przyłączam się do krytyki Międzynarodowego Trybunału Karnego i uważam, że wszelkie czystki etniczne, o które teraz się posądza Izrael, to jest coś, szalonego I powinno spotkać się z osądem na świecie, ale potępiam też wszelkie inne działania terrorystyczne, prawda, chociażby Hamasu czy Hezbollahu. Natomiast przypominam także, że z punktu widzenia państw, czy państwa takiego jak Palestyna i mieszkańców strefy gazy, to te organizacje są organizacjami takimi jak dla Polaków podczas II wojny światowej Armia Krajowa. Walczą z okupantem. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę na imię i nazwisko pana, który jest tym negocjatorem, wysłannikiem USA. No, o wiele bardziej komfortowo, myślę, powinna się czuć opinia publiczna, gdyby tu przeczytała, że jakiś John Smith na przykład, prawda, jest wysłannikiem, czyli Amerykanin. Amos Hochstein. Dużo mi wskazuje na to, że ten wysłannik jest wysłannikiem, nazwijmy to żydowskim, do, który pojechał do Żydów rozmawiać o jakimś pokoju, a reprezentuje interesy Stanów Zjednoczonych. No jakiś mamy tutaj, chyba szczerze mówiąc, lekki absurd, prawda? To tak jakby w kontekście wojny na Ukrainie, na przykład wysłannikiem był z ramienia na przykład Ukrainy do negocjowania jakichś warunków pokoju z Rosją y, zaryzykuje twierdzenie podstawiony Rosjanin, prawda? Raczej y, nie negocjowałby on tutaj y, sumiennie, prawda? Rzetelnie. I można odwrócić sytuację, gdyby jakiś podstawiony w Rosji Ukraińiec był wysłannikiem co do negocjacji z Ukrainą. Wracajmy jednak do publikacji. Media donoszą, że zawieszenie broni jest możliwe nawet przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Robimy co w naszej mocy, by osiągnąć zawieszenie broni w ciągu najbliższych godzin, dni. Jestem ostrożnym optymistą, zaznaczył Mikati. Media informowały wcześniej, że mediatorzy z USA pracują już nad planem zakończenia wojny. Ja i lekroć wysokiej rangi politycy, wysłannicy Stanów Zjednoczonych, przybywają do Izraela. Uważam, że nie jadą, nie lecą oni tam po to, aby Tworzyć warunki do pokoju. Tylko, i tu odwołam się do materiału, który Państwu kilka dni temu raptem opublikowałem, Antony Blinken był z wizytą na Bliskim Wschodzie, czyli w Izraelu, ale też w innych państwach. Zdaje się w Arabii Saudyjskiej, w Katarze. I media również rozpisywały się, że pojechał tam tworzyć warunki do pokoju, do zawieszenia broni, rozmawiać na ten temat. Ja twierdziłem od razu, że absolutnie to jest jedna wielka bzdura. Antony Blinken był tam rozmawiać o mechanizmach, o możliwościach wsparcia Izraela, nieprzeszkadzania Izraelowi, w końcu zgód dla, dla Izraela do wykorzystania przestrzeni powietrznej tych państw, wód przybrzeżnych tych państw do ataku na Iran. I dosłownie, może dwa dni po tym materiale, wideo, Izrael zrealizował atak na Iran. Zbombardował w trzech fazach nalotów system obrony antyrakietowej, zbombardował, jak twierdzi Izrael, miejsca, w których Iran przechowuje, składuje broń, taką jak rakiety balistyczne, a nawet zbombardowane zostało lotnisko i pewne rejony Teheranu. Zatem, również i tutaj, spodziewam się, że trwają jakieś ustalenia pomiędzy wysłannikiem. Stanów Zjednoczonych, ale nie Waszyngtonu, nie rządu, tylko Deep State, tylko władzy za Waszyngtonu, która no właśnie opanowała niczym nowotwór Amerykę. Trzeba to jasno powiedzieć. I dlatego, drodzy Państwo, zważmy jedną rzecz. Gdy mówimy o tym, że Ameryka robi coś złego i wywołuje wojny, to miejmy na myśli też. Konkretną władzę w Ameryce, a nie Amerykanów jako naród. Podobnie jeśli chodzi o Polskę, o nas w tej chwili, choć na pewno to wiecie, czujecie i słyszycie z rozmów z bliskimi, że Polacy nie chcą eskalacji wojny, nie chcą przyłączania się do wojny na Ukrainie. Nie mają ochoty walczyć za Ukraińców, szczególnie pamiętając historię rzeź Wołyńską, w której zginęło według IPN około 80 tysięcy osób, według niezależnych przekazów nawet do pół miliona ludzi. I Ukraina nie zgadza się na ekshumację. Polacy nie chcą eskalacji wojny. Polacy w większości nie chcą Ukrainy w NATO. Polacy nie chcą wysłania wojsk polskich, aby walczyły na Ukrainie przeciwko Rosji. Ale to jedno. Natomiast opinia o, Polski, o Polsce w świat idzie taka jak w Financial Times. Opinia o Polsce idzie taka jak tutaj. Donosiła Polska Agencja Prasowa. Donosił Financial Times, że Polska ma obowiązek strącać rosyjskie rakiety nad Ukrainą. I społeczeństwa innych państw, czyli mieszkańcy Niemiec, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, mają o Polsce teraz obraz taki, że Polska prowokuje wojnę z Rosją, aby ona eskalowała, bo jest państwem NATO co może spowodować odpowiedź Rosji nie tylko na Polskę, ale na inne państwa NATO. Zatem, jeżeli do tego dojdzie, do zaangażowania się Polski w wojnę z Rosją, czego mogą chcieć tylko i wyłącznie zdrajcy albo kompletni idioci, to oczekuję, że natychmiast odetnie się od Polski, oczekuję to może nie trafnie dobrane słowo, spodziewam się, prognozuję, że po to, aby nie być uwikłanym w to, co może się dalej rozpętać, takie Niemcy, takie Czechy, taka Słowacja. Natychmiast może odżegnywać się od tego, co robi Polska. Zatem uważam, że tego typu zachowania powinny zostać wyjaśnione, zdementowane w interesie narodowym polskim. Wracając tutaj do tematu Bliskiego Wschodu. Wiecie Państwo już, co na ten temat sądzę, co na ten temat uważam, a dobitnie udowodnię moje twierdzenia. Dzięki publikacji The Guardian, zwróćmy uwagę, kryzys na Bliskim Wschodzie, na żywo, publikacja z 1 listopada. Netanyahu mówi, że zdolność do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Libanu jest kluczowa dla każdego porozumienia o zawieszeniu broni. Czyli Netanyahu mówi tak, zwróćmy uwagę, że używane dzisiaj sformułowania i zwroty słownikowe są na bardzo wysokich wyżynach absurdu, bo one... Dobitnie pokazują, że chodzi o coś innego niż przekaz nagłówkowy mediów. Bo przekaz nagłówkowy jest, rozmowy trwają o zawieszeniu broni. Ale Izrael przy tym mówi, że chce zachować sobie zdolność do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Libanu. Co to oznacza? Że Izrael przecież chce móc dalej atakować na terenie Libanu, jeśli uzna, że atakuje swoje zagrożenie. Ale przypomnijmy, że to państwo atakowało, uznając za swoje zagrożenie szkoły, szpitale, 200 dziennikarzy przyniosło na tamten świat, stale medyków, o czym donosi ONZ w raporcie, pokazując, że to skandal. Zatem o jakim zawieszeniu broni my tu mówimy? To znaczy hipokryzja nawet i mediów sięga, drodzy państwo, z Zenitu. Premier Izraela miał powiedzieć wysłannikom USA, że powrót przesiedleńców jest najważniejszy. Izrael wznowił ataki na południowy Bejrut. Tak, i na południowym Bejrucie te ataki zostały zrealizowane. Zerknijmy teraz na kilka publikacji czy doniesień prasowych, chociażby Al Jazeera. Publikacja sprzed dwóch godzin: Nocne izraelskie bombardowanie Bejrutu następuje po nieudanej próbie dyplomacji. Czyli dziś, 1 listopada. Z jednej strony media nam donoszą. Wczoraj i w dniu dzisiejszym, że trwają rozmowy pokojowe, ale z drugiej strony ci wysłannicy Stanów Zjednoczonych nie udali się po wizycie w Izraelu do Libanu. Oni wrócili do siebie. Natomiast Izrael robi chyba w geście tego, aby pokazać, że mu właśnie na tym pokoju absolutnie nie zależy. Bombardowanie przeprowadza z wykorzystaniem myśliwców. Zbiegło się to z, jeśli można tak powiedzieć, nieudaną próbą dyplomatyczną. Amerykańscy wysłannicy Hochstein, pan Amos Hochstein i Brett McGurk przebywali w czwartek w Izraelu, gdzie przeprowadzili rozmowy z premierem Benjaminem Netanyahu. Moim zdaniem te rozmowy dotyczyły jakichś ustaleń wytycznych do eskalacji dalej tej wojny, ustalania strategii, ustalania zapewnienia sił, środków, dostaw amunicji, uzbrojenia i rakiet ze Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj, gdy prowadzą rozmowy w Izraelu, odwiedzają Bejrut później. Tym razem tego nie zrobili ci wysłannicy. Co jest naprawdę jasnym sygnałem, że nie ma postępu ani przełomu. Nikt nie spodziewał się przełom przełomu z powodu żądań Izraela. Tak to komentuje świat. Oczywiście poza mediami głównego nurtu, takimi jak The Economist, CNN, czy w, w Polsce również do wyboru możecie sobie Państwo wybrać do koloru. Kolejna publikacja, Al Jazeera rakiety wystrzelone z Libanu, a w północnym Izraelu zawyły syreny. Okazuje się, że z, z terenów Libanu wciąż trwają ataki rakietowe na Izrael. Więc to też chcę powiedzieć, to nie tak, że tylko Izrael przeprowadza ataki. Te ataki przeprowadzane także są z terenu Libanu. Tylko można powiedzieć, technologia używana do tych ataków jednych i drugich jest zupełnie inna. To tak jakby ktoś miał broń to snajperską, a ten drugi rzucał kamieniami. No prawda, że da się trafić snajpera kamieniem, no da się, prawda? Nie ma co, co do tego złudzeń. Trzeba podejść bliżej, być sprytnym, znać teren, no i w końcu dobrze się zamachnąć i mieć cela. I tak mniej więcej strzelają, powiedzmy że przedstawiciele Hezbollahu. Z jakichś katiuszy, z jakichś różnych samoróbek, często niektórzy się śmieją, że obcinają, potrafią obciąć rurę kanalizacyjną i skonstruować z tego wyrzutnie. Oczywiście żarty na bok. Natomiast Izrael przeprowadza ataki z wykorzystaniem pełnego wsparcia Stanów Zjednoczonych: cybernetycznego, wywiadowczego, satelitarnego, z wykorzystaniem najnowocześniejszych myśliwców F-35, w których technologia, jaka do końca jest stosowana, nawet nie wiemy, ale. Jeżeli mamy sztuczną inteligencję na komputerze, to zastanówmy się, czy tam ona nie jest i nie była już od lat stosowana, zanim została uwolniona do świata cywilnego, prawda? No i powiedzieć, że to nie jest właśnie walka analogiczna jak człowieka uzbrojonego, no może w proce, lub w kamień w dłoni z kimś, kto dysponuje bronią, prawda? I to snajperską. Tak uważam. Kolejne doniesienia z Al -Jaziry. Drodzy Państwo, donoszą chociażby o tym, że, i to jest moim zdaniem również brawurowa informacja, izraelskie okręty ostrzeliwują obóz dla uchodźców w strefie Gazy. To jest informacja również z 1 listopada. Nasz kolega z Al Jazeera Arabic informuje, że izraelskie kanonierki patrolujące wybrzeże Gazy otworzyły ogień w kierunku zachodniej części obozu dla uchodźców. Nuseirat, położonego w centralnej części palestyńskiej enklawy. Będziemy informować o tym ataku w miarę pojawienia się nowych informacji. Teraz zerkamy wspólnie do publikacji The Times of Israel, czyli źródła izraelskiego-żydowskiego. Irański przywódca Hamenei powiedział, że wyda rozkaz odwetowego ataku na izraelskie obiekty wojskowe. Publikacja z 31 października, a więc z czwartku, z późnych godzin o godzinie 23:37 opublikowano. New York Times twierdzi, że decyzja została podjęta po otrzymaniu informacji o rozmiarach szkód spowodowanych przez izraelski atak odwetowy. Oddzielny raport twierdzi, że irackie milicje wystrzelą drony i rakiety w kierunku Teherany. Nie irańskie, irackie tu jest napisane. Jak donosi czwartkowy raport? Najwyższy przywódca Iranu wydał swoim oficerom wojskowym rozkaz przygotowania ataku odwetowego na Izrael, jednocześnie ostrzegając przed surowymi i niewyobrażalnymi odpowiedziami na ataki Izraela na irańskie obiekty wojskowe na początku tego miesiąca. W artykule opublikowanym w The New York Times, powołującym się na irańskich urzędników, napisano, że odpowiedź Teheranu nie pojawi się przed 5 listopada po tym, jak w USA odbędą się wybory. Inne agencje prasowe, cytując źródła, twierdzą jednak, że odpowiedź Iranu może zostać przedstawiona przed tym głosowaniem, czyli przed wyborami. Zatem powiedzieć, że oczekiwana jest w tej chwili odpowiedź Iranu, która może być jeszcze mocniejsza w skutkach niż to, co wydarzyło się na początku października, kiedy to Iran zbombardował Izrael ponad 160 rakietami balistycznymi, które pokonały odległość 1500 kilometrów około, żeby dosięgnąć celów w Izraelu, to nie powiedzieć nic. I moim zdaniem wysłannicy ze Stanów Zjednoczonych byli rozmawiać głównie o tym, do jakich kroków może dojść ze strony Izraela po tym, gdy Iran zdecyduje się odpowiedzieć. I trzeba tu jasno podkreślić, dostrzegacie to, to Państwo, że każda eskalacja jest bardziej dotkliwa w skutkach. Czyli jeżeli Izrael odpowie, Iran odpowie, załóżmy mocno, to Izrael odpowie bardzo mocno, a potem odpowiedź Iranu będzie bardzo, bardzo mocna. No, mógłbym tak ironizować i dobitnie pokazywać, natomiast nie jest to temat rzeczywiście, przy którym można by się uśmiechać, a to dlatego, że ta wojna oznacza eskalację wojny na Ukrainie. To jest w interesie Deep State za Waszyngtonu. Zapamiętajmy, dzięki temu konflikt może być zrealizowany, prowadzony bardziej po myśli Izraela i USA na Bliskim Wschodzie, tym bardziej im mniej Iran będzie mógł otrzymać wsparcia od swoich sojuszników, bo oni będą musieli również pomagać na przykład Rosji. Wreszcie sama Rosja nie będzie mogła Iranowi, Iranu wspomóc, a z Iranem zawarła ostatnio również nową szczególną umowę. Powiedzmy, że w dziedzinie bezpieczeństwa czy w dziedzinie militarnej. Sytuacji na Bliskim Wschodzie trzeba przyglądać się jeszcze z wielu innych powodów. Po pierwsze, stacjonuje tam kontyngent wojska polskiego w ramach misji ONZ. Po drugie, politycy, którzy kierują w tej chwili Ministerstwem Spraw Zagranicznych, opowiadają się za koniecznością wsparcia Izraela w sytuacji jego konfliktu z Iranem. Nieraz już Państwu tutaj wskazywałem wypowiedzi cytowane przez Polską Agencję Prasową, chociażby wiceministra spraw zagranicznych Szejny, który tak twierdzi i twierdził tak już wiele miesięcy temu. Bardzo proszę, oto dowód publikacja Polskiej Agencji Prasowej z 16 kwietnia. Szejna, dwukropek. Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. Zatem zastanówmy się o jakiego rodzaju wsparciu mówił człowiek stojący na szczycie MSZ-u jako wiceminister. No na pewno nie w wsparciu duchowym, ani modlitewnym. Tym bardziej, że tutaj można powiedzieć na tym polu skrzeczy, prawda? Każdy, kto kiedyś był w Izraelu, na pewno może powiedzieć, że nie wspomina tego dobrze, gdy przechodzący Żydzi widząc, że są tutaj osoby z Polski, są chrześcijanie, zachowują się bluźnierczo, to nie powiedzieć nic. Natomiast tutaj chodzi o wsparcie militarne. I obawiam się, że Niestety, ta władza, którą mamy w tej chwili w Polsce, gotowa jest do wykonywania różnych zamówionych operacji, różnych zamówionych działań z Waszyngtonu. Teraz przejdźmy do tematu Ukrainy. Mówiłem Państwu, że będzie ciekawie, będzie sensacyjnie. No to na początek brawurowa wypowiedź Zełęckiego. Onet donosi, że Zełęcki ostro krytykuje Polskę. I cytat. Nieustannie prosiliśmy Polaków o zestrzelenie rakiet zmierzających w ich kierunku. Prosiliśmy ich o ochronę miasta stryj i magazynów z gazem, od których nasz kraj jest zależny, ponieważ nie mamy odpowiedniej liczby systemów obrony powietrznej. A co robią Polacy? Zestrzeliwują? Nie. Stwierdził Wołody i dodał, że Polska znajduje powody, by nie pomagać w kwestiach kluczowych dla Kijowa. Moment. Drodzy Państwo, powiedzieć, że to wypowiedź prowokacyjna to nie powiedzieć nic, ktoś powinien tutaj jasno z polskich polityków powiedzieć, że to wypowiedź chamska, prowokacyjna i pokazującego, że i pokazująca, że Zeleński kompletnie odfrunął. Dlaczego? Po pierwsze Kijów to nie polskie, to nie polskie miasto. Polska nie ma żadnych zobowiązań, by bronić ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Po trzecie, Polska została rozbrojona przez dowództwo wojskowe, przez prezydenta Polski, bo pod tytułem darnym, nie jako pożyczka, przekazaliśmy miliardy, czy uzbrojenie warte miliardy, paliwo warte miliardy. Czy można powiedzieć, że gospodarzem jest ten, kto swoje gospodarstwo rozkrada, przekazując sąsiadom? Nie pod tytułem pożyczki, czyli na zasadzie pożyczę ci, oddasz mi z procentem, tylko masz, bierz. Weź sobie, co tutaj leży. To się stało z Polską Armią. Po czwarte, Włodymir Załański doskonale wie, że włączenie Polski w ten sposób w działania militarne na terenie Ukrainy spowoduje konieczność przemieszczenia tam naszych wojsk, wojsk czyli jednostek rakietowych, jednostek logistycznych, jednostek wspomagających, żołnierzy, którzy obsługują te rakiety. Przypomnę Państwu, jak kilka tygodni temu system antyrakietowy TAD został przetransportowany i przekazany ze Stanów Zjednoczonych do Izraela, Amerykanie ogłosili, że ponad 100 żołnierzy również zostaje przeniesionych do Izraela, aby obsługiwać te systemy. Zatem, jakie systemy rakietowe a, obrony przeciwlotniczej, przeciwpowietrznej, jeśli z Polski miałoby się udać na Ukrainę, to ilu żołnierzy polskich? NATOWSKich trzeba by tam wysłać. Jaką infrastrukturę jeszcze wspomagającą? Jakie urządzenia radarowe, nie tylko same wyrzutnie rakiet? Dlatego podkreślam, o czym nie, nie mówi się Polakom w publikacjach, że to wszystko jest potężną operacją militarną. Jest niczym innym jak przystąpieniem do wojny z Rosją. I w to oczywiście wpycha nas Załęski, w to oczywiście wpycha nas również swoimi moim zdaniem zdradliwymi dla Polski, w mojej opinii, wypowiedziami, człowiek, którego tutaj Państwo widzicie. Czy oni się na to umówili? Nie mam co do tego wątpliwości, że może nie umówili, ale otrzymują polecenia, rozkazy, zamówienia do tego, co kiedy mają mówić z tego samego miejsca. Z tak zwanego za Waszyngtonu, drodzy Państwo, jak to mówię. Zerknijmy dalej do publikacji. To nie pierwsze. W ostatnich miesiącach krytyczne słowa Zołęskiego pod adresem Polski. Zołęski chce, by Polska jak najszybciej przekazała Ukrainie polskie myśliwce MiG-29 oraz zestrzeliwać zaczęła rosyjskie rakiety i tu uwaga, które zmierzają w terytorium w kierunku terytorium Polski. To jest bzdura z tym zmierzaniem w, tery, w kierunku terytorium Polski. Dlaczego? Dlatego że wszystkie rakiety wystrzeliwane z rejonu Donbasu na przykład z rejonu Rosji, która znajduje się jeszcze na wschód, oczywiście też na północ, ale na wschód Ukrainy, będą lecieć w kierunku Polski. Tyle, że do przebycia mają na przykład 1000 kilometrów. To żeby je przechwytywać, potrzeba by kilkaset kilometrów w głąb Ukrainy przenieść polskie jednostki wojskowe. Polskie wojska. Siły antyrakietowe. Radary. I teraz... Tego domaga się Załęski. Tutaj muszę Państwu jeszcze podkreślić, że sytuacja sięga absurdu i zenitu, dlatego, że polski prezydent, co cytowane było, czy przedrukowane w mediach światowych, wypowiedział się o możliwości przekazania migów. 2 3 dni temu o tym Państwu donosiłem. Powiedział, że tak, Polska zdecydowała się, będzie te migi przekazywać pod jednym warunkiem, że zostaniemy zaopatrzeni przez NATO w gwarancję. Uwaga, nie dostaniemy nie wiem, odpowiednią ilość F16 na przykład od państw sojuszniczych, tylko otrzymamy gwarancję. Uwaga, to jest kolejny dowód na to, jak narażają na niebezpieczeństwo interes narodowy ludzie, którzy dzierżą ster władzy. Czytamy dalej. Polskie władze już wcześniej odpowiadały, że Polska nadal będzie pomagała Ukrainie, ale musi zachować własne zdolności. No i cóż powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o roszczenia Załęckiego, o brawurowe wypowiedzi Sikorskiego i ostatnią wypowiedź chociażby Dudy. Widać, że zmontowany jest jakiś układ, który w skutkach ma wprowadzenie nas do wojny. Krok po kroku dzieją się te rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mówi, że o ja tutaj straszę, absolutnie nie jest to moją intencją, ale miejmy wszyscy, chociaż odrobinę oleju w głowie, by dostrzec, że tu nie o straszenie chodzi. Ja po prostu Państwu komentuję, jakie wydarzenia organizują nam politycy państwa polskiego. A krok po kroku zbliżają nas w kierunku tej wojny. I chyba nikt z Państwa nie zakwestionuje tego, że rok temu byliśmy na bardziej bezpiecznej pozycji i to prawdopodobieństwo było wiele mniejsze. Wypowiedzi polityków były mniej brawurowe. A teraz te deklaracje są wręcz szalone. Teraz ostatnia publikacja. Rosja wystrzeliła pociski rakietowe. Sprawdzono reakcję na atak nuklearny. Rosyjskie wojsko wystrzeliło pociski ra rakietowe na odległość kilku tysięcy kilometrów, aby przetestować zmasowaną odpowiedź nuklearną na uderzenie wroga. Międzynar międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 JARS to jest bohater tej publikacji. Biorąc pod uwagę narastające napięcia geopolityczne i pojawienie się nowych zewnętrznych zagrożeń, ważne jest, by mieć nowoczesne i stale gotowe do użycia siły strategiczne, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin ogłaszając ćwiczenia. Zatem te ćwiczenia zostały przeprowadzone na bezpośrednie polecenie, można rzec, rozkaz Władimira Putynia, Putina, który, niektórzy twierdzą, że dość delikatnie obchodzi się z tymi brawurowymi działaniami państw, które wspierają Ukrainę. Takich jak Polska, która organizuje całą logistykę dla Ukrainy. I nie tylko zresztą, bo wojna na Ukrainie trwa tylko i wyłącznie dlatego, że Ukraina otrzymuje miliardy dolarów na prowadzenie tej wojny i uzbrojenie również o wartości miliardów dolarów. Gdyby nie to, nie byłoby żadnej wojny. Ona by się już dawno skończyła, a gdyby nie wcześniejsze działania tam. Także prowokacyjne w wydaniu Ukrainy, nie chcę powiedzieć, że Rosja jest bez winy absolutnie tego nie mówię, bo w końcu to ona swoją ofensywą najechała na Ukrainę. Natomiast, ile my tam możemy wiedzieć w Polsce, jest prawdę z tym, drodzy Państwo, czy to nie było uzasadnione? No uważam, że media głównego nurtu ten przekaz formułują nam tutaj bardzo jednostronnie. A kto wie, czy Ukraińcy na poważnie nie atakowali, co można znaleźć w internecie oczywiście również. Rosjan. Nie bombardowali ich miast i nie przenosili na tamten świat. W końcu to państwu powiedziało dość. Nie chcę wnikać do genezy tego, bo jesteśmy już teraz na innym etapie i rozprawianie w tej chwili, jak to się zaczęło, jest bardziej, można powiedzieć, dla historyków. A ja tu się chcę dla państwa zajmować geopolityką, geostrategią i komentować wydarzenia na bieżąco. Choć, gdy będą bardziej sposobne do tego okoliczności, Postaram się do tej historii także wrócić. To tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Polecam subskrypcję kanału, polecajcie ten materiał znajomym. Niech także i swoją perspektywę, horyzont rozszerzą, y, słuchając tutaj i oglądając ten przekaz. Niekoniecznie trzeba się z nim zgadzać, ale warto się z tym zapoznać. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.